Witajcie, edukacja na maksa, z tej strony kolejny odcinek serii Shogi. No i dzisiaj zaczniemy sobie Shogi Questy, zobaczymy czy może jakieś rekordy pobije. Mage Challenge, zacznijmy od Mage Challenge'ów. Dobra, co my tu mamy? Tutaj 27 sekund czas, a po prostu potrzebuję generała, którego zdobędę w ten sposób. I w ten sposób będzie sumę. Dobra, tutaj mam skoczka. Mam skoczka. Teraz tutaj potrzebuję kolejny ruch skoczka i ostatecznie potrzebuję rzucić złotego. Dobra, nie było trudne. Potencjalna ucieczka tutaj. Złoty. Chyba tak po prostu. Dać jakiegoś teraz. Tylko. Kurczę. Nie ucieknie mi. Może. No, udało mi się. Udało mi się. Myślałem, że mi ucieknie, ale się udało. Sprawdźmy. Sprawdźmy, jak to dalej będzie. Troszkę sobie ściszę, bo chyba za głośno jest. 20 sekund zostało. Tutaj. Czy ja mogę jakiegoś. Czy ja mogę to jakoś. Aha, mam tak po prostu. Generała będę miał. Dobra. Czyli teraz podchodzę i rzucam złotego. Dobra, to mi się udało. Kurczę. Pionek ten to wisi, ale muszę mieć jakoś. No jeszcze tego nie odkryłem. A to jakieś trzeba poświęcić tutaj figurę, czy co? No, tak jakby figur mi troszkę brakuje. No dobra, zrobię tak, ale to co ja z tego zrobię? Nic z tego nie będę miał przecież. A, bo ja zapomniałem, że miałem pionka, miałem do dyspozycji na ręce i ten pionek był kluczowy. Dobra, to już schnociłem sumę. Zapomniałem o pionku, nie spojrzałem, że pionka mogę po prostu nie rzucić. Dobra. Tutaj nie ucieknie. Tak naprawdę problemem będzie to pole. Czyli tutaj skoczek. A ja po prostu mogłem skoczyć. Czym ja się pospieszyłem? Raczej ja to już nie zrobię tego raczej już, dobra. O, nieładnie z mojej strony, nieładnie. No smok mnie nie pociesza w tej materii. Po prostu. 90 problemów rozwiązanych. Ranking jakby miał strasznie tak jakiś niski. No dobra. Skoczek. Złoty. Mamy to. A tutaj. Troszkę tych złotych w sumie jest. To. Powinno mi. Starczyć. Dobra. I teraz co? Tutaj się trzeba bać, że ucieknie. I tutaj, tak, czyli koniec tutaj musi wylądować. I jeżdżę tutaj po prostu. Dobra, okej, okay, to mamy zrobione dzienne. No i lecimy z Mate Runem. Ojejku, jakimś. Trafnę. Oj, czas.
Nie, jeszcze się nie załapałem, a już myślałem, że załapię się na pierwszego Dana, bo chciałem się pochwalić, że już mi się zdarzyło kilka razy mieć w Mejtranie. To prawie, że na telefonie, na komputerze mam wrażenie, że jak już dzwoni operuję tą myszką. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Zobaczymy, czy będzie ten Dan. No, to już raczej nie poleci. Za dużo straszy czasu straciłem przez to. Szansa jest niewielka, ale trudno, trzeba próbować. No. No nie widzę tutaj raczej szans raty na Dana. Ten wynik będzie dużo gorszy. Zdecydowanie. Jak pierwszy kill zdobędę, to będę mistrzem w tym przypadku. Nie, traf. Nie wiem, jakoś myszką się robi trudniej, mam wrażenie. No, drugie kill zrobiłem, to i tak przy dwóch błędach. Dobra, niestety. Dobra, także chyba postępy troszkę robię. W następnym tygodniu czekają nas jakieś analizy, ale to już... Zobaczycie nas w następnym tygodniu. Dzięki serdecznie za oglądanie, trzymajcie się. Widzimy, słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.